Witamy na kolejnych warsztatach w Bibliotece Kraków. Dziś wykonamy jajko wielkanocne z kolorowego papieru. A po zabawie plastycznej zapraszamy do naszych chwili po książki o tematyce wielkanocnej. Do wykonania wielkanocnego jajka z papieru będziemy potrzebować 10 kartek z kolorowego bloku technicznego o wymiarach mniej więcej 21 na 15 cm, ołówek, nożyczki i klej. Na początek pracy składamy wszystkie nasze kolorowe kartki na pół. Na jednej z kartek, w miejscu zagięcia papieru, musimy sobie narysować szablon jajka, który będziemy później wycinać. Następnie wycinamy narysowany przez nas kształt. Mamy pierwsze jajko. Następnie nasze jajko musimy odrysować na wszystkich kartkach, które wcześniej złożyliśmy na pół. Następnie musimy wyciąć wszystkie nasze jajka. Przyda nam się też gumka, żeby zmazać ślady ołówka. Teraz wszystkie części musimy ze sobą skleić. Kleimy tylko zewnętrzną część wyciętego jajka. W środku kleju nie dajemy. I staramy się to zrobić dosyć równo i prosto. Gdy już skleimy wszystkie części, rozkładamy nasze jajko i sklejamy w tym miejscu. Żeby jajko się pięknie prezentowało, możemy zrobić do niego podstawkę. Z kartki, która została nam po wycinaniu jajka, odcinamy taki wąski pasek. Następnie pasek musimy zwinąć. Przyklejamy na końcu, żeby nam się trzymał. I nasze jajko jest już gotowe.